Dzień dobry. Beata Szydło, wicepremier jest naszym gościem. Dzień dobry pani premier. Dzień dobry, witam. Oboje jesteśmy na Kopcu, w pięknym, słonecznym dziś Krakowie. W Krakowie też będzie dzisiaj Donald Tusk. Chciałaby się pani z nim spotkać, coś powiedzieć, porozmawiać? Nie sądzę, żebyśmy się spotkali. Ale jest możliwość, bo będzie na rynku. Pani też zostaje dłużej w Krakowie. Pewnie będziemy gdzieś w różnych miejscach. Zostaję dłużej w Krakowie. Rzeczywiście będę brała udział w konferencji przygotowanej przez ministrów sprawiedliwości Trójmorza. Ważne wydarzenie o rozwoju, o możliwościach rozwoju, o wartościach, które powinny przyświecać politykom. Były premier też ma mówić o ważnych rzeczach, bo ma mówić o Unii Europejskiej, o przyszłości Unii, spotkanie z mieszkańcami. No, przyszłość Unii Europejskiej jest niezwykle ważna, szczególnie dla nas, dla Polaków. Ostatnio często właśnie politycy Platformy Obywatelskiej zaczynają straszyć Polaków, że oto jest jakiś plan wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, więc chcę jeszcze raz bardzo wyraźnie powiedzieć, że to jest po prostu wierutne kłamstwo i dopóki Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica rządzić będzie, Polska będzie w Unii Europejskiej, co nie znaczy, że my nie mamy w tej chwili takiej wizji zmiany Unii Europejskiej czy koniecznych reform, dlatego ale to że może te słowa trzeba powiedzieć właśnie byłemu premierowi, może potrzebuje. Będzie okazja, może chciałby no Donald Tusk miał szansę na to, żeby zrobić dużo dobrego w Unii Europejskiej, bo przecież szefuje Radzie i przez ten czas, kiedy jest właśnie przewodniczącym, mógł podejmować różnego rodzaju inicjatywy. Z moich doświadczeń, również uczestniczenia w tym gremium, no mogę powiedzieć, że raczej Donald Tusk nie podejmował takich wyzwań, raczej starał się być po prostu pasywnym przewodniczącym. Nic nigdy? On przyjął taką strategię po prostu przetrwania, więc oczywiście Unia Europejska i wszystkie instytucje Unii Europejskiej są dość specyficzne i to w jaki sposób one funkcjonują ma taki swój utarty rytm, co nie znaczy, że nie trzeba tego zmieniać. Idą nowe czasy, nowe wyzwania i Unia Europejska musi temu sprostać. Te kryzysy, które w Europie w tej chwili właściwie permanentnie już od kilku lat się toczą i nie widać ich końca, no powinny dać do myślenia polityką europejską. Pani premier, czy nowe taśmy obciążą politycznie Mateusza Morawieckiego? Ja przede wszystkim mam nadzieję, że zostanie wreszcie wyjaśniona cała sytuacja z taśmami, bo to jest bardzo niebezpieczne dla państwa, co się dzieje, uderzenie w premiera rządu. Próba uderzenia w premiera rządu, no to jest ewidentnie próba po prostu zmiany władzy w Polsce. I Mateusz Morawiecki nigdy nie ukrywał, że rzeczywiście będąc jeszcze prezesem banku prowadził prywatne rozmowy, towarzyskie rozmowy, również w tej restauracji, w której były nagrywane taśmy. Ten materiał już wcześniej się również pokazywał w mediach, więc nie ma tutaj żadnych nowości. Natomiast w trakcie kampanii wyborczej, w jej centrum, w jej sercu właściwie, ktoś próbuje w tej chwili uderzyć w Mateusza Morawieckiego. To kto? Bo pani powiedziała, to są mocne zarzuty, że ktoś próbuje, rozumiem, obalić tą metodą rząd. Kto to może być? Ja nie będę w tej chwili kusić się na stwierdzenie, kto to robi, dlatego że tego nie wiem, ale toczą się postępowania, toczy się śledztwo i mam nadzieję, że wreszcie ta sprawa zostanie wyjaśniona, ponieważ no, przypomnijmy sobie, jaki był początek nagrań i co się tam działo na tych taśmach, kiedy zostały ujawnione i jak politycy Platformy Obywatelskiej ówczesny układ rządzący próbował no, zawłaszczać Polskę. Tam w tych rozmowach się to przecież przewijało. I dzisiaj, jeżeli mamy znowu taką sytuację, że ktoś próbuje wykorzystywać te nagrania po to, żeby uderzać w tej chwili w rząd Prawa i Sprawiedliwości. Uderzenie w premiera jest uderzeniem w rząd po prostu i próba zmiany tych reform, które myśmy rozpoczęli. Mateusz Morawiecki jest symbolem walki z układem mafijnym, z układem VAT-owskim i próba zdyskredytowania jego no, służy przede wszystkim zatrzymaniu, ma posłużyć zatrzymaniu tych zmian, które się toczą w Polsce. Pani premier, ważne pytanie z punktu widzenia naszych słuchaczy, szczególnie młodych, ale też i starszych. Myślę o rodzinach. Zarówno Jarosław Kaczyński w wywiadzie po wiadomościach mówił, że są szykowane nowe programy społeczne, ale pani też mówiła o tym. Gość RMF-u niedawny, szef kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości też wspominał, że są szykowane nowe projekty. Pewnie matki nas słuchające czekają. Kiedy szczegóły?
No przede wszystkim w tej chwili mogę zapewnić Państwa, ponieważ już został budżet skierowany do Sejmu, trwają nad nim prace, rząd przyjął budżet na przyszły rok i wszystkie społeczne programy, które rozpoczęliśmy, począwszy od symbolicznego oczywiście 500+, będą kontynuowane w kolejnych latach i w przyszłym roku również. Mamy program żłobkowy, mamy program przedszkolny. W tej chwili została uruchomiona, podjęta decyzja przez rząd również o programach, które będą w szkołach realizowane, żywieniowych, stomatolog w szkole, pielęgniarka w szkole. To wszystko się toczy zgodnie z zapowiedziami, które składaliśmy jeszcze w kampanii wyborczej. Jest już przygotowany projekt ustawy, który ja zapowiedziałam i pan premier Mateusz Morawiecki wiosną tego roku, o emeryturach dla mam, czyli te mamy, które urodziły przynajmniej czworo dzieci. I ten projekt jest już w konsultacjach międzyrządowych, więc sądzę, że będzie niedługo również przyjęty przez rząd. Pracujemy w tej chwili nad tymi projektami, o których była już mowa właśnie wiosną tego roku i pan premier też zapowiadał. Natomiast teraz największym wyzwaniem i to, co przed nami, to są oczywiście emerytury. Emerytury, które zapewne w przyszłym roku staną się takim tematem numer jeden, jeżeli chodzi o sprawy społeczne. Tematem numer jeden są na pewno wybory samorządowe, one za 2 tygodnie, ale trochę wcześniej, bo 16 października w krakowskim sądzie ruszy proces w sprawie dawnego wypadku z pani udziałem też. Będzie pani na sali tego dnia? Chciałaby pani tam być, coś powiedzieć? Jestem osobą poszkodowaną i jeżeli zostanę, jestem, zapewne będę poproszona jako świadek, więc jeżeli takie wyzwanie dostanę, to oczywiście się stawię i złożę stosowne zeznania. Natomiast mam nadzieję, że ten proces przede wszystkim zostanie szybko zakończony i wreszcie sprawa wyjaśniona. Wybory, jak powiedziałem, za 2 tygodnie. Pani jako wiceprezes partii ma jakieś konkretne oczekiwania, w których sejmikach PiS powinien zwyciężyć, powinien przejąć władzę? No, jesteśmy na Kopcu w Krakowie, więc moim marzeniem jest oczywiście zwycięstwo w Małopolsce. Ja zawsze jestem mocno pokorna, jeżeli chodzi o sondaże, bo to, że one są dzisiaj bardzo dobre dla Prawa i Sprawiedliwości, dla Zjednoczonej Prawicy, to cieszy. Ale z drugiej strony takie sondaże też usypiają czujność. I troszkę sobie czasami żartujemy, że już w niektórych regionach, szczególnie tam, gdzie mamy lepsze notowania, no to widać, że troszkę takie samozadowolenie powoduje, że ta determinacja w walce jest nieco mniejsza. A ja mam duszę sportowca i walczymy do końca, gramy do końca, tak jak nasi siatkarze zagrali. No, kto już mógł przypuszczać, że 2 ostatnie mecze to będzie taki majstersztyk, a zrobili to i my musimy zrobić dokładnie tak samo. Jesteśmy na końcówce kampanii wyborczej, a to są najważniejsze 2 tygodnie i w tej chwili wygrają ci, którzy będą pracowali do końca, ciężko pracowali. No, ale konkretnie, na ile sejmików pani by liczyła? Nie będę licytować, ale każdy sejmik, który zdobędziemy, każda gmina, która, w której wygramy, to będzie już ten nasz duży sukces. Bo dziś rządzicie w jednym, czyli nawet jak będą 2, to będzie sukces? Dzisiaj rządzimy na Podkarpaciu. Oczywiście no, mamy plan taki, żeby zwyciężyć i rządzić przynajmniej w kilku sejmikach. Ale samo zwycięstwo nie da jeszcze rządzenia. Ja mam takie doświadczenie właśnie sprzed 4 lat tutaj w Małopolsce, kiedy wygraliśmy wybory, ale nie rządzimy, dlatego że koalicja, która się zawiązała, przejęła władzę Platformy i PSL-u, więc to jest oczywiście bardzo skomplikowana rzecz, ale wierzę to, że będzie dobry wynik. I jeszcze bardziej skomplikowaną rzeczą są duże miasta, ale to pytanie padnie już poza anteną radiową. Dziękujemy słuchaczom i zapraszamy na interia.pl i rmf24.pl. Mówiliśmy o sejmikach. Adam Bielan powiedział, że takim benchmarkiem, czyli punktem odniesienia, będą wybory te ubiegłe parlamentarne, czyli jeśli PiS by uzyskał trochę lepszy wynik, to już będzie to sukces procentowo. Nie do końca się zgadzam, dlatego że wybory parlamentarne rządzą się mimo wszystko innymi warunkami i
W wyborach samorządowych przecież jeszcze musimy brać pod uwagę tych samorządowców, którzy startują z list tak zwanych niezależnych, czyli komitetów lokalnych. To jest duża grupa, która też bardzo cieszy się dużą popularnością, właśnie szczególnie w tych wyborach lokalnych. Więc nie do końca to jest tak, że wybory samorządowe przekładają się potem, ich wynik jest, da się porównać do wyborów parlamentarnych. Ja znam przykłady takich miejsc, w których my uzyskujemy bardzo dobre wyniki w wyborach parlamentarnych, a w wyborach samorządowych do tej pory nie do końca mieliśmy tam powody do radości, więc troszkę tutaj byłabym ostrożna w takich właśnie ocenach. To co z dużymi miastami? Co z Warszawą, co z Krakowem, co z Gdańskiem? Trzymam kciuki bardzo mocno za Patryka Jakiego. Uważam, że robi doskonałą kampanię wyborczą. Zwycięstwo w Warszawie na pewno byłoby czymś fantastycznym. To porównywalne chyba do Mistrzostwa Świata naszych sąsiadkarzy. Ale też to nie będzie łatwe, na pewno. No i oczywiście naturalnie tutaj też drugą taką osobą, którą bardzo bym chciała, żeby zwyciężyła, to jest oczywiście Małgorzata Wasserman. My mamy w Małopolsce kilku kandydatów, którzy mogą powalczyć o prezydenturę. W Tarnowie jest pan Kazimierz Koprowski, w Nowym Sączu jest pani Iwona Mularczyk, no ale przecież w całej Polsce mamy jeszcze Kacpra Płażyńskiego, który robi też bardzo dobrą kampanię. Ja byłam w Lublinie, wspierałam Sylwestra Tułajewa. On wystartował z takiej pozycji, gdzie niewielu mu dawało szansę. Okazuje się, że z dnia na dzień ma coraz lepszy wynik. Ja się cieszę, że myśmy w tych wyborach w dużych miastach postawili na młodych ludzi, dlatego że to jest ogromny kapitał, który mamy też na przyszłość. Jeżeli oni nawet w niektórych miejscowościach nie zdobędą w tej chwili prezydentury, czy nie wygrają, ale zdobędą właśnie ten kapitał, który w kolejnych wyborach naprawdę pozwoli już im poważnie powalczyć. Pani premier była przecież samorządowcem. Co by pani radziła tym ludziom, o którym pani mówi? Co w ostatniej chwili kampanii, na co postawić, co zrobić, żeby jednak wygrać? No ja byłam samorządowcem, kiedy jeszcze nieco inne czasy, nie było takich kampanii wyborczych. Chociaż już później wprowadzaliśmy już i to w samorządzie. Przede wszystkim trzeba być wśród ludzi i to jest najlepsza recepta. Żaden billboard, żaden spot nie zrobi tyle dobrego, co spotkania bezpośrednie z ludźmi i cieszę się, że nasi kandydaci tak prowadzą kampanię wyborczą. Trzeba iść do ludzi, trzeba się z nimi spotykać. Czasami to nie są łatwe rozmowy, ale ludzie pamiętają i cenią sobie, że ktoś do nich przyszedł i ktoś z nimi porozmawiał. To zapada w pamięć. A jeśli tak się stanie, że żadne z tych dużych, średnich, ważnych miast nie przejdzie w ręce Zjednoczonej Prawicy, będzie to porażka? No, będzie to konieczność zwarcia szyków i walki w kolejnych wyborach. No tak to jest, że kampania rozpoczyna się na drugi dzień po kampanii. Ja jednak jestem optymistką i myślę, że w kilku miastach uda nam się osiągnąć bardzo dobry wynik. To oczywiście jest też tak, że druga tura, bo pewnie w większości z nich będą drugie tury, nie będzie łatwa, bo to będzie siła złego na jednego i pewnie tak będzie, że jeżeli Patryk Jaki wystartuje w drugiej turze przeciwko kandydatowi Platformy, no to pozostali kandydaci, którzy są w tej chwili w opozycji do nas, będą wspierali Trzaskowskiego. I w każdym innym mieście będzie tak samo. Ale czasami i sondaże, i takie właśnie wróżenie przedwyborcze okazuje się zupełnie czym innym niż wynik wyborów. Ten naprawdę prawdziwy sondaż jest w dniu wyboru. Ja zawsze przywołuję... Wszyscy politycy tak mówią. Zawsze przywołuję kampanię Andrzeja Dudy i pamiętam, jak nikt mu nie dawał szans. Naprawdę, kiedy myśmy startowali, a dzisiaj mamy prezydenta Andrzeja Dudy. Wszystko jest możliwe. Ostatnie pytanie, jeśli chodzi o wybory, bo pani dużo jeździ teraz. Zresztą w ogóle wszyscy jeżdżą po kraju ze Zjednoczonej Prawicy. Widzi pani taką różnicę między dużymi miastami, gdzie was ludzie chyba nie kupują, nie chcą, nie lubią, nie będą głosować, i mniejszymi miastami czy wsią? Widzi pani różnicę między wschodem i zachodem? Ten bastion PiSu na południu Polski i my na zachodzie zawsze, zupełnie inny elektorat? Zawsze mamy... Zawsze mieliśmy naprawdę takie doskonałe przyjęcie właśnie w tych mniejszych miejscowościach, natomiast zmienia się sytuacja również w dużych miastach. I też się bardzo cieszę, dlatego że zmienia się też atmosfera i sytuacja właśnie w tych regionach, które do tej pory tradycyjnie nie były pisowskimi, czyli na zachodzie i na północy. Ja osobiście byłam w tej kampanii już w zachodniopomorskim.
i doskonałe spotkania, doskonała atmosfera, przychodzi sporo ludzi, dużo więcej ludzi niż przychodziło na przykład jeszcze w 2015 roku i myślę, że to jest też, to pokazuje takie nastawienie ludzi do tego, że rzeczywiście oni potrzebują i chcą zmian. Dlatego nawiązując do wcześniejszej mojej wypowiedzi, że dobrze, iż wystawiliśmy wielu młodych ludzi, bo oni są gwarantem zmiany. I na przykład myślę, że tutaj Kraków też być może wielu ludzi sobie pomyśli, no trzeba chyba już trochę przewietrzyć, trzeba już trochę tej świeżości. I ci młodzi ludzie, ci młodzi kandydaci to gwarantują. Wrócę jeszcze do taśm na koniec. Pani troszeczkę unikała odpowiedzi od tego, czy te taśmy osłabią premiera. Ja spytam, czy osłabią cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Prezes Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie, o którym mówiłem po wiadomościach, powiedział, że ma generalnie bardzo duże zaufanie do premiera. Wczoraj w Białymstoku też mówił, że to jest taki stary, niesmaczny kotlet. Ale myślę sobie, czy to nie jest tak dla wyborców, że pomyślą sobie, że elity, wszystkie, niezależnie czy Platformy, czy Prawa i Sprawiedliwości są zepsute. Przy obiedzie, przy śpiorniczka załatwia się pewne interesy. Jesteśmy zwarci, jesteśmy jedną drużyną i wierzę głęboko, że również i z tej sprawy wyjdziemy wzmocnieni. Tego potrzebujemy i na pewno w tej chwili cała Zjednoczona Prawica, wszyscy musimy być razem. Nie ma takiej możliwości, żeby ktoś próbował wykorzystać tę sytuację do własnych celów czy interesów. Bo zwyciężymy wtedy, kiedy będziemy razem i jako jedna drużyna. Ale słyszy już pani takie głosy, o których ja mówię? Że jesteście tacy sami? Nie spotkałam się z taką opinią. Natomiast my, politycy, musimy mieć bardzo dużo pokory w sobie i musimy pamiętać, że właśnie ta granica pomiędzy tym, jak nas postrzegają ludzie, czego od nas oczekują, a tym zachłyśnięciem się władzą, jest bardzo cienka. I często do tej pory rządzący nie potrafili wytrzymać właśnie tego ciśnienia. My pokazaliśmy przez te 3 lata, że można rządzić inaczej, że jesteśmy innymi politykami i wierzę w to głęboko, że ten styl i ta pokora w nas pozostanie. A każda taka trudna sytuacja tylko i wyłącznie powinna właśnie dawać nam to zielone światełko, czerwone światełko powinno się świecić i pomyśleć sobie, tak rzeczywiście można łatwo skręcić z tej drogi, którą powinniśmy pójść. Skoro mówi pani o skręcie, to ja zapytam o taki wiraż kolejny chyba, na którym znalazł się ten rząd. Jeśli czyta pani albo słyszy przy okazji takich właśnie wiraży słowa Beata wróć, to co pani myśli? Beata zrobiła swoje i robi swoje. Beata Szydło jest cały czas w rządzie, dlatego że uważam, że warto, byśmy dokończyli to, co rozpoczęliśmy 3 lata temu. Jeżeli te reformy mają być jeszcze przeprowadzone tak naprawdę do końca, to musimy rządzić i kolejną kadencję. No a to wymaga od nas wszystkich właśnie takiej jedności. Ja mam w tej chwili nowe zadania, jakieś nowe plany, więc, ale jestem cały czas w rządzie i na pewno będę wspierała obóz dobrej zmiany. To już ostatnie pytanie, pani premier, trochę rodzinne, bo pani synem jest ksiądz. Czy w rodzinie kiedykolwiek rozmawialiście o filmie Claire? Ja rozmawiałam z moim synem na temat tego filmu. Nie widzieliśmy, ja go nie widziałam, nie widziałam filmu, przyznaję, więc nie będę go oceniać. Znam tylko jego recenzje, oceny. Mam nadzieję, że film nie zostanie wykorzystany tak, jak jest próba w tej chwili, bo to widać bardzo wyraźnie, do uderzania w Kościół, takie na ślepo, prawda? Kościół próbuje, tak jak każda instytucja, ma swoje problemy, ma swoje sprawy do rozwiązania i episkopat bardzo wyraźnie mówi, że nie unika trudnych tematów i radzić sobie z nimi próbuje. Natomiast jeżeli ten film będzie wzniecał nienawiść, to będzie po prostu złym filmem. Ale pani syn w jakiś sposób o tym coś mówi z zaniepokojeniem, że jest taki film, że księża, jego na przykład koledzy, znajomi o tym mówią, obawiają się właśnie o takie rzeczy, o których teraz pani mówi? Mój syn ze spokojem mówił o tym filmie i mówił, że film Claire nie jest największym problemem polskiego kościoła. A co nim jest? Kościół ma swoje sprawy do rozwiązania, o czym wiemy i myślę, że w tej chwili ta dyskusja, która toczy się
o pedofilii chociażby w kościele i to, że biskupi chcą podejmować ten temat i podejmują, to dobrze. To dobrze, bo absolutnie nie powinno być tak, że pozostają tematy, które są nierozwiązane. To szkodzi przede wszystkim kościołowi. I cieszę się, że jest taki wyraźny w tej chwili ze strony episkopatu sygnał, że absolutnie nie będzie zgody na takie patologie. Premier Beata Szydło był naszym gościem. Dziękuję pani premier. Dziękuję bardzo. Dobrego wszystkiego dnia. Dobrego. Do zobaczenia.